Cześć moi drodzy, dzisiaj przed nami odcinek o jednej z największych polskich gwiazd muzycznych. Krzysztof Klęcząc swoje życie zakończył przedwcześnie i nagle. Wiele osób wróżyło mu jeszcze długą karierę, choć niewątpliwie największe sukcesy miał już za sobą. Kojarzymy go głównie ze wszystkimi hitami czerwonych gitar. Lansował kilkanaście przebojów, m.in. Powiedz stary, gdzieś ty był, Nie przejdziemy do historii, Jesień idzie przez park czy 10 w skali Beauforta. A wokół jego śmierci narosło wiele historii, wiele mitów. I choć zrobiłam już kiedyś dawno, dawno temu odcinek o Krzysztofie Klęczonie, po czasie, że tak powiem, rozwinęłam się w temacie, więc dzisiaj chciałam Wam ten odcinek przypomnieć, odświeżyć go, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania, nawet jeśli ten poprzedni widzieliście. Krzysztof Klęczon urodził się 14 stycznia 1942 roku w Pułtusku i po latach będzie uważany za polskiego przedstawiciela Big Beatu i rocka przełomu lat 60. i 70. 4 lata po nim urodziła się natomiast Hania, jego siostra. Tata Krzysztofa, Czesław, był pracownikiem kolei, jeździł po Polsce i rozglądał się za atrakcyjną, lepiej płatną pracą. Początkowo zwrócił uwagę na mrągowo, ale niebawem otrzymał bardziej interesującą propozycję pracy w Szczytnie i tam przeprowadził się z rodziną w 1945 roku w książce Krzysztof Klęczon, polski John Lennon. Natomiast ładnie opisano w internecie, że mama Krzysztofa Klęczona zajmowała się pracą w handlu tekstylnym. Natomiast jego ojciec związany był z Armią Krajową. Walczył w drugiej konspiracji z komunistycznym najeźdźcą. Został aresztowany w 1946 roku przez UB, a po ucieczce z więzienia ukrywał się przez 11 lat pod zmienionym nazwiskiem. Antoni Ambroziak brzmiał jego pseudonim. Mieszkał w Czaplinku, koło Drawska. Dopiero po odwilży politycznej mógł wrócić do Szczytna. Utrzymywał jednak kontakt z rodziną. Jego żona Helena jeździła do niego dość często. Jednak później Krzysztof Klęczon przyzna, że ten okres przyczynił się do rozpadu związku jego rodziców. Bo nie mogli być na co dzień razem, a to, że ojciec przyszłego artysty pewnego dnia pojawił się w domu, nie załatało 11 lat, kiedy w nim go nie było. Krzysztof już na początku naszej znajomości powiedział mi, że jego rodzice od lat nie mieszkają razem, choć nie mają formalnego rozwodu. Ojciec Krzysztofa mieszkał w Mikołajkach i był właścicielem wytwórni wód gazowanych. To przynosiło duży dochód, więc jestem pewna, że przesyłał pieniądze na utrzymanie rodziny. O relacjach rodziców wiele mówi historia, którą kiedyś Krzysztof mi opowiedział. Otóż w wakacje jeździł z młodszą siostrą pracować u ojca. Kiedy wracał do Szczytna, matka pytała, ile przywieźli pieniędzy. Krzysztof nie mógł sobie za to kupić na przykład instrumentu, bo tylko oboje musieli oddawać pieniądze matce. Miał wrażenie, że matka wysyłała go do Mikołajek nie dlatego, żeby miał kontakt z ojcem, ale żeby przywoził pieniądze. Rodzice Krzysztofa na pewno byli niedobrani. To było raczej małżeństwo z rozsądku niż z miłości. Poza tym po wojnie teść przez 10 lat musiał się ukrywać i wydaje mi się, że to wtedy się wszystko rozpadło, mówiła żona Krzysztofa po latach. A w dzieciństwie, w młodości Krzysztof nazywany był Lolkiem. Mieszkał w okolicy jezior i uwielbiał pływać. Właściwie trzeba było go z tych jezior ciągle wyciągać. Jego siostra Hania mówiła, że mama często wysyłała ją, żeby ta znajdywała brata i przyprowadzała go do domu i często trzeba było go przemycać, bo był na przykład cały mokry. Albo też wracał z podbitymi oczami, bo niezły był z niego łobuz. Muzyka przez pewien czas, dłuższy czas młodości Krzysztofa, stała na drugim miejscu za sportem, ale jednak była dla niego ważna. Był muzycznym samoukiem. Uczył się gry na gitarze i klarnecie. Swoją pierwszą gitarę kupił za zarobione pieniądze, kiedy pracował w tartaku, gdzie kierownikiem był jego ojciec. Klarnet dostał już właśnie od taty, ale szybko stwierdził, że to nie to i powrócił do ukochanej gitary. Po maturze postanowił wyjechać do Gdańska. Zdał na Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Jednak szybko zrozumiał, że to nie to i postanowił postawić na sport i zostać nauczycielem WF-u. Rozpoczął studium nauczycielskie wychowania fizycznego w Gdańsku-Oliwie. Ale mniej więcej wtedy też zaczęła się jego kariera muzyczna. Był rok 1962, gdy na pierwszym festiwalu młodych talentów w Szczecinie, gdzie wystąpił w duecie z Karolem Warginem, osiągnęli pierwsze sukcesy.
A Karol był starszy od Krzysztofa, miał na swoim koncie już pierwsze sukcesy, więc trochę wprowadzał kolegę w biznes. Krzysztof nie odpuszczał jednak nauki i przez chwilę nawet został nauczycielem, a w miejscowości, w której uczył przez jakiś czas, jest właśnie na szkole ta tablica pamiątkowa, która ma przypominać, że tutaj pracował Krzysztof Klęczon. Ale jego talent został bardzo szybko dostrzeżony, więc tak jak Wam wspomniałam, ta praca nie trwała długo, bo już we wrześniu 1962 roku otrzymał telegram od Franciszka Walickiego, ówczesnego impresario niebiesko-czarnych, z prośbą o stawienie się na próbę w celu przesłuchania i ewentualnego przystąpienia do zespołu. O tym więc, że rzuca wyuczony zawód, nie powiedział mamie. Stwierdził, że się boi i wypuścił do tego siostrę, która też się bała, no ale mama nie była na nią zła, więc lepiej to przyjęła od córki. A Krzysztof Klęczon zaczął także komponować i dla niebieskoczarnych skomponował kilka naprawdę świetnych utworów. Bo to był zły dzień i gdy odlatują bociany. Jeszcze w tym okresie występów z tym zespołem zaprzyjaźnił się z Czesławem Niemenem. Przez pewien czas nawet zastanawiali się nad tym, żeby Krzysztof opuścił zespół i żeby założyli coś razem. Ale mimo, że z zespołu odszedł, dołączył do zespołu Pięciolinie, który w późniejszym okresie stał się słynnymi czerwonymi gitarami. A miało to miejsce w 1965 roku. Ale żona wspominała, że mimo, że już grał w takich raczej dobrych zespołach, niestety nie wiodło mu się najlepiej. To był chyba najbardziej chudy okres w jego życiu. Wszystko, co miał, zainwestował w czerwone gitary. 40 tysięcy złotych! Wszystko, co mu zostało z niebiesko-czarnych. To było w tamtych latach bardzo dużo. Kupił za to sprzęt, wzmacniacze i nie mieli nawet na jedzenie. Krzysiek mieszkał wtedy w Sopocie z kolegą, którego rodzice pracowali w PGR-ze. Chłopcy jedli cukier i przesypiali cały dzień, żeby nie czuć głodu. Natomiast Czerwone Gitary to oczywiście duet kompozytorski, jaki Klęczon stworzył z Sewerynem Krajewskim. To owocowało kilkunastoma niepodważalnymi, niezapomnianymi, do dziś uwielbianymi hitami. A Klęczon w zespole pozostawał do 1970 roku i ten pięcioletni okres to niekończące się pasmo jego sukcesów. Czerwone Gitary zresztą wtedy to był zespół numer jeden w kraju. Byli na ustach wszystkich, a Krzysztof Klęczon stał się prawdziwą gwiazdą. Jego znajomi mówili, że wychodzenie z nim na miasto było dość męczące, bo trudno było przejść niezauważenie przez ulicę. Otrzymywali wyróżnienia na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za Takie Ładne Oczy w 1968 i za Biały Krzyż w 1969 roku. I właśnie przy tej piosence zatrzymajmy się na chwilę, bo była to dla Krzysztofa Klęczona bardzo osobista kompozycja. Napisał ją, by upamiętnić ojca, Czesława Klęczona, żołnierza Armii Krajowej. A Czerwone Gitary pod koniec lat 60. cieszyły się taką popularnością, że nazywano ich nawet Beatlesami Wschodu. A te utwory, o których tu już tak mówiłam, tak jak wychwalałam, to między innymi Taka jak Ty, Historia jednej znajomości, Nikt na świecie nie wie, Wspomniany Biały Krzyż, Wróćmy na jeziora, Kwiaty we włosach, Powiedz stary, gdzieś ty był. On nie kopiował, polegał na własnych instynktach, to była jego własna muzyka, dodawał Andrzej Olechowski. Ale 1965 rok był dla niego przełomowy jeszcze z jednego powodu. Wtedy to poznał swoją przyszłą żonę, Alicję Bibi, dla której napisał utwór Historia jednej znajomości. A pani Anna po latach pierwszą randkę wspominała tak. Krzysztof zaprosił mnie do kina. To była Polonia przy Bohaterów Monte Cassino. Dzisiaj już nie istnieje. Odprowadził mnie do kolejki. W ostatniej chwili wskoczył do wagonu i odwiózł mnie do stacji Gdańsk przy morze. Potem opowiedział mi, że wracał do domu pieszo, bo nie miał na taksówkę, a kolejki już nie kursowały. A pani Alicja wspominała, że choć podobała się wielu panom z tego zespołu, to jednak Krzysztof zrobił na niej największe wrażenie, bo nie był nachalny, wręcz można powiedzieć, i nawet pani Alicja tak to nazwała, był delikatnie dupowaty. Widzicie, można to uznać jako komplement też w niektórych kręgach, ale wiem, o co chodzi. Po prostu chodziło o to, że nie był taki hop do przodu, nie starał się jej uwieść, a jednak widać było, że bardzo mu na niej zależało. Pani Alicja wychowywała się z babcią, a Krzysztof po początkowej fazie, kiedy podpadł babci, bo jej wnuczka trochę się do niego wymykała, potem był jej ulubieńcem i babcia powiedziała, że co się tak będziecie spotykać tak długo, tu się trzeba hajtać. I tak się też stało, zaplanowano ślub.
Świadkami na tym ślubie mieli być Czesław Niemen, przyjaciel Krzysztofa, i jego ówczesna dziewczyna Ada Rusowicz. Ale kilka dni przed ślubem pokłócili się, w konsekwencji czego Niemen w ogóle nie dotarł na przyjęcie, przez co Krzysztof pokłócił się z nim na kilka lat. Na naszym ślubie było 120 osób, dużo pomógł nam mój teść. Wtedy nie wynajmowało się sal jak dzisiaj, tylko wszystko się robiło w domu. Mieliśmy zatrudnione kucharki z Batorego i kelnerów. Niestety jest też tragiczna historia. Wśród kelnerów było małżeństwo. Jedna z moich ciotek upatrzyła sobie pana kelnera. W niedwuznacznej sytuacji przyłapała ich jego żona. Rąbnęła ich tacą z barszczem, którą właśnie niosła. Zawsze w takich sytuacjach przypomina mi się film Wesele Smarzowskiego. Para ta, w sensie nie ciocia z kelnerem, tylko pani Alicja z panem Krzysztofem, doczekała się dwóch pięknych córek. Natomiast w 1970 roku Krzysztof Klęczon opuścił czerwone gitary. I jasno mówiono, że powodem tego rozstania miał być konflikt, który już od jakiegoś czasu potęgował się między Krzysztofem Klęczonem a Sewerynem Krajewskim. Dwa mocne charaktery, dwie indywidualności nie mogły funkcjonować w ramach jednego stada. Powodem był też spór o ilość napisanych piosenek do kolejnego albumu. Na początku 1970 roku w jednym z pokoi hotelu Bristol doszło do spotkania, na którym przegłosowano odejście Krzysztofa. Klęczon pożegnał się z zespołem nie od razu. Do końca stycznia jeszcze razem występowali, mówiła żona artysty. Natomiast Krzysztof Klęczon był przekonany, że przed nim na pewno jeszcze szansa na solową karierę. Występował w telewizyjnej giełdzie piosenki. Utworzył nowy zespół Trzy Korony, z którym wylansował hit napisany jeszcze za czasów czerwonych gitar, czyli 10 w skali Beauforta. A ostatni występ Klęczona przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych zarejestrowała Polska Kronika Filmowa. Miało to miejsce w sali kongresowej w Warszawie. Wydaje mi się, że trzeba wiedzieć, kiedy odejść, by zostawić po sobie dobre wspomnienia, mówił wtedy, ale niełatwo mu było wyjechać. A ten wyjazd był dość oczywisty dla tej pary, dla pana Krzysztofa i Alicji, ponieważ cała rodzina kobiety poza babcią była już wcześniej w Stanach. A pan Krzysztof stwierdził, że tam może rozwinie skrzydła. Trudno mu jednak było, bo zostawiał rodziców, siostrę i wszystko, co znał. Zatem, by wyjechać z Polski, przemawiała także sytuacja polityczna w naszym kraju. Pan Krzysztof nienawidził komunizmu. Wiesz co, Bibi? Ja już chyba taty nie zobaczę, mówił, kiedy wyjeżdżał. I tak się stało, bo przyjechał do Polski pierwszy raz na pogrzeb własnego ojca. Jednak jego powrót do Polski nie był odebrany pozytywnie. Oczywiście nie przez fanów, ale przez media. W prywatnych rozmowach z dziennikarzami dowiedzieliśmy się, że mają taki nakaz. Nie mam do nich żalu, rozumiem, że nie mieli wyjścia, mówiła później żona artysty, ponieważ oczywiście władze PRL nie popierały artystów, którzy wyjechali na Zachód i wracali. Zachód miał się kojarzyć z porażką, nie z sukcesem, więc nie można było pokazywać uśmiechniętych ludzi w markowych ciuchach. Natomiast generalnie wróćmy do tego wyjazdu, bo miał on miejsce w 1972 roku. Cała rodzina statkiem Batory przez 2 tygodnie płynęła do Stanów, zabrali ze sobą wszystko, meble, nawet pianino. Natomiast teść Krzysztofa Klęczona w Chicago był już ustawionym człowiekiem i starał się zięciowi bardzo pomóc w tym starcie na emigracji, choć wcześniej, kiedy miał miejsce ślub jego córki, zachwycony nie był, że hajta się z jakimś tam grajkiem. Początkowo Klęczonowie zamieszkali właśnie u teściów, ale potem ogarnęli sobie własne gniazdko i wynajęli mieszkanie nad jeziorem Michigan. W 1976 roku przeprowadzili się natomiast do własnego domu przy ulicy Czterech Wiatrów. A Krzysztof Klęczon właściwie w Stanach od razu zabrał się do pracy nad nową płytą. Miał nadzieję, że skoro w Polsce tak mu się udało, to i w Stanach nie będzie gorzej. Napisał anglojęzyczną płytę The Show Never Ends, która ukazała się w 1977 roku i przyniosła 12 całkiem nowych kompozycji, którym stylistycznie jednak bliżej było do The Beatles niż do czerwonych gitar. W to przedsięwzięcie zainwestował teść muzyka, sądząc, że oczywiście będzie to wielki sukces, tak jak i w Polsce. Ale płyta przeszła właściwie niezauważona. Sukcesem była tylko w środowisku kolonijnym.
Artysta żalił się dziennikarzom. Na rozreklamowanie i rozpowszechnianie płyty zalegającej od miesięcy na półkach sklepowych zapleczy wciąż mnie nie stać. Samo nagranie longplaya pochłonęło prawie wszystkie moje oszczędności, a i niemało dolarów teścia. Niewiarygodnie to droga przyjemność. Ale Krzysztof Klęczon nie zapomniał także o swoich polskich fanach, a dla nich powstał album Powiedz stary, gdzieś ty był, który zawierał kilka znanych przebojów w nowych aranżacjach. Ale oczywiście, tak jak i wielu artystów przed Klęczonem i po nim, proza życia dopadła go w Stanach Zjednoczonych. Musiał imać się różnych prac. Pracował w firmie teścia sprzątającej biura oraz jako taksówkarz. Również samochód Mercedesa kupił mu teść, a Klęczon go spłacał. Jeździł od 12 nawet do 16 godzin dziennie i zarabiał na czysto $150, co było wtedy naprawdę dużą kwotą. Stać go więc było, by nie musiał pracować codziennie, a w wolne dni muzykował i występował. Ale jednak tęsknił za krajem. Jego bliscy mówią, że być może niewykluczone, że wróciłby do Polski. Zresztą wracał na trasy koncertowe i występował w wielu polskich miastach. Ale jego trasa w 1979 roku w przeciwieństwie do poprzedniej nie była udana. Mimo to chciał sprzedać dom w Chicago, kupić w Polsce. Właśnie nawet podczas tej ostatniej trasy jeździł z żoną i oglądali różne inwestycje. Siostra Krzysztofa mówiła, z jednej strony w Ameryce było mu dobrze, bo standard życiowy miał znacznie wyższy niż w Polsce. Tam miał dom, samochody, ale nie miał tego co tu. Jezior, nie miał swoich przyjaciół i nie miał rodziny. I niestety do Polski wrócić nie zdążył. 25 lutego 1981 roku miał wystąpić na charytatywnym koncercie. Był bardzo zmęczony, ale ponieważ koncert był po to, żeby pomóc dzieciom w Polsce, nie chciał odmawiać. Organizował go m.in. Krzysztof Krawczyk. Przyjechał po północy, był bardzo zmęczony. Chciał zaśpiewać tylko 3 piosenki, ale jak zawsze porwał publiczność i sam Biały Krzyż bisował aż 3 razy. Kiedy wracał z bankietu, doszło do wypadku samochodowego. Krzysztof Klęczon nie pił alkoholu, ale ponieważ był zmęczony za kierownicą Forda, usiadła jego żona. Jednak w pewnym momencie poprosił ją, by się zamienili, a niedługo później na skrzyżowaniu w lewy bok samochodu wjechało inne auto. Alicja nie odniosła poważniejszych ran. Za to Krzysztof Klęczon w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. Lekarze dawali mu zaledwie 20% szans na przeżycie. Operacja ratująca jego życie trwała aż 8 godzin. Mimo to udało mu się przeżyć. Przewieziono go do szpitala Świętego Józefa, gdzie spędził 40 dni, a przez ostatnie 2 tygodnie był przytomny. Okoliczności wypadku jednak, w którym zginął, budziły wiele wątpliwości i kontrowersji. Tym bardziej, że Krzysztof Klęczon miał nawet przeczuwać swoją śmierć. Czuję, że odejdę, zwierzał się ponoć jednemu z przyjaciół po śmierci swojego idola, Johna Lennona. Pogrzeb muzyka odbył się 3 miesiące później. Urnę z prochami artysty 21 lipca 1981 roku złożono w ulubionym miejscu artysty, Szczytnie, na cmentarzu komunalnym. Na cześć muzyka co roku odbywają się tam dni i noce Szczytna, podczas których główny koncert nosi imię Krzysztofa Klęczona. Jednak w sprawie tego wypadku, tak jak już Wam wspomniałam, nie wszystko do tej pory zostało wyjaśnione. Mówiono, że Krzysztof Klęczon miał wejść w konflikt z mafią, a jego żona dodawała: gdy Krzysztof leżał w szpitalu, przecięto w moim samochodzie hamulce. Istnieją przesłanki, że zrobiła to jakaś fanka. Sprawę badało FBI. W mediach pojawiały się również informacje, że ktoś chodził do niego do szpitala, co było absolutnie wykluczone. Tam przestrzegano wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wstęp miała tylko najbliższa rodzina, która za każdym razem musiała się legitymować. I dlatego, że jest to tak tajemnicza sprawa, chętnie zrobię dla Was odcinek z takiego nowego cyklu, o którym myślę. Generalnie dajcie znać, co Wy o nim myślicie. Byłby to cykl, który nazywałby się Ostatnie Dni, czyli Ostatnie Dni na przykład Krzysztofa Klęczona, w których właśnie poruszałabym tematy takich zagadkowych odejść, odejść, o których bardzo dużo spekulowano, czy to w mediach, czy wśród fanów. Myślę, że byłoby to ciekawe, ponieważ w tych odcinkach w całym życiorysie nie jestem w stanie opowiedzieć Wam tak dokładnie ze szczegółami tego, co działo się w ostatnich chwilach życia artysty, za którym przecież tak bardzo tęsknimy i często są to chwile, które naprawdę bardzo nas interesują, więc dajcie znać, co sądzicie o takim cyklu. A Krzysztof Klęczon do dzisiaj jest osobą w Polsce bardzo popularną.
Nazwiskiem Klęczona nazwano zresztą wiele ulic. W Warszawie, Pułtusku, Sopocie. Jeden z gdańskich tramwajów nosi jego imię. A w Pułtusku jest także jedyna w Polsce grająca ławka poświęcona Klęczonowi. Również życie Alicji po śmierci Krzysztofa bardzo się skomplikowało. Przyznawała ona, że gdyby nie córki, nie miałaby woli do życia. Ale później przyszło jej się mierzyć jeszcze z wieloma tragediami. Kolejny jej mąż był lekarzem, ale cierpiał na schizofrenię. To małżeństwo szybko się rozpadło, a gdy postanowiła znowu związać swoją przyszłość z kolejnym mężczyzną, Martinem, który był tokarzem, okazało się, że mężczyzna cierpi na raka mózgu. Małżeństwo zakończyło się jego śmiercią po 8 latach. Mężczyzna miał zaledwie 49 lat, gdy zmarł. Znów przeżyłam dramat, mówiła kobieta. W końcu jednak znalazła swoją miłość. Jej kolejnym mężem okazał się być Joe, który był jej sąsiadem. Jestem jego czwartą żoną i tak to trwa od 21 lat. Joe jest Meksykaninem, więc trochę czasu trwało, zanim się dotarliśmy. Ale pani Alicja twierdzi, że nad jej rodziną wisi jakaś klątwa. A dlaczego? Babcia Stefania, mama mojej mamy, miała czterech mężów. Miała piątego kandydata, ale bała się po raz piąty wyjść za mąż. U nas co drugie pokolenie dzieją się takie rzeczy. Ja należę do tego feralnego. Pochowałam trzech mężów. Z wywiadów zamieszczonych w sieci możemy się dowiedzieć także, że córki Krzysztofa Klęczona cierpiały z powodu jego odejścia, a swoje uczucia przelewały na jego muzykę, słuchając jej i wspominając tatę. I właśnie wtedy czasami marzę, żeby czas się cofnął, żebym mogła go jeszcze zobaczyć i usłyszeć, mówiła w jednym z wywiadów córka, Karolina, o twórczości swojego ojca. Dajcie znać, czy o wszystkim, co dzisiaj powiedziałam, wiedzieliście. Dajcie znać, czy chcecie odcinek z nowego cyklu właśnie o Krzysztofie Klęczonie i czy ten cykl w ogóle Wam się podoba. Czy byliście fanami Czerwonych Gitar i co sądzicie o konflikcie między Krajewskim a Klęczonym? Czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie, że chętnie zobaczę się z Wami w kolejnych odcinkach, które dla Was przygotowuję, także bądźcie ze mną, będzie mi bardzo miło. I dziękuję za to, że dziś byliście do samego końca. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!